Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Popcoring i dzisiaj zagram sobie w Sackboy Wielka Przygoda. Przejdziemy sobie kolejne poziomy, pierwszy z nich to Yo-Ho-Ho i Beczka Prochu, ale zanim go rozpoczniemy to chodźmy do Zumzuma, przebrać się w jakiś nowy fajny strój. Przyniosłeś się znajdźko dzwonki? Jeśli tak, to miło cię widzieć. Oglądaj, kupuj i daj mi zarobić. Tutaj w większości to na górze już odkryliśmy i ubraliśmy, więc przejdźmy trochę niżej. Co to? Łowca motyli, zobaczcie, ale świetny. I jeszcze ma biedronkę z tyłu. No i szczoła przebiła mu głowę. Więc załóżmy go sobie. Lepiej nie wybrał. No spływam się. Mam nadzieję, że będziemy jeszcze w stanie przechodzić w takim razie te poziomy, skoro nam strzała przebiła głowę. Jeśli tak, to zaczynajmy. Yo-ho-ho i beczka prochu. 4000 punktów i 3 kule do zebrania. Al drzwi. Podobno jakby był jakiś boss albo... albo co gorsza Vex. Ale oby tak nie było, cofnijmy się. Sprawdźmy jak zawsze. No i zobaczcie, pierwsza kula ukryta. Producenci jak zwykle ukrywają co jakiś czas właśnie tak ukryte kule. Dam radę się chwycić. O, udało się, świetnie. I jedziemy. Pierwsi przeciwnicy na nas już czyhają. I mamy chwytobujak. Co tu mamy do przejścia? Okej, czyli przejdźmy sobie na razie na prawą stronę. Rozbijmy sobie te kaktusy nasze. I damy radę teraz przejść. Nie, bo jeszcze mamy tutaj. Czyli weźmy sobie kulę i rzucamy. Jeszcze jedna, tak dla bezpieczeństwa, żeby się nie przejmować. I wskakujemy na górę. Tu tak samo. Ajajaj. Aha, bo ja uderzyłam, dobra. Wiem, co źle zrobiłam. Udało się. Jeszcze raz i zobaczcie, mamy święcące się na niebiesko do pociągnięcia i mamy właśnie drugą śniącą kulę. Jak się świeci na niebiesko, to znak, że jest coś tu do zebrania. Cofnijmy się jeszcze, ale z tego co widzę, to już nic nie ma. Mamy raz, dwa, ale nie wiem. Aha, tam są przeciwnicy, to dobra, to sobie ich wyeliminujemy i zdobędziemy trochę punktów. O nie, zginęłam! Kurczę, zaskoczyły mnie. Dobra, chodźmy na razie na lewą stronę tym razem. I hopsa. Skoro mamy, ała, razy dwa, to weźmy sobie kulę. I od razu tu wrzućmy i zobaczcie ile punktów i od razu kolejna kula. Trzecia już. Jeśli się nie mylę. Tak, wszystkie są już na miejscu. Zbierzmy sobie wszystko na spokojnie. Ale to chyba tyle. Tak, bo tu zaczynaliśmy. Tu przejdźmy sobie tą stroną na górę. Zobaczmy, co czeka na nas za tamtymi drzwiami. Ach, jeszcze raz i w tym samym miejscu. Po prostu jak one zeskakują, to muszę wtedy się cofnąć. Bo one od tyłu mnie wtedy atakują. Dobra, chodźmy dalej. Jesteśmy. Raz, dwa.
jeszcze co zobaczmy. Coś bardzo krótkie to jest. Ale może tak ma być. Wskakujemy do środka. O nie. Zwichrzony zbój. A masz. Aga. Uciekajmy. Okej, okay, co dalej? Mamy... Możemy już go atakować, tak? Więc to zróbmy, jak najszybciej. Okej, okay, kolejni przeciwnicy. Znowu będzie nas bił. No i tym razem jeszcze się to kręci, ale... Chyba teraz jest łatwiej, o właśnie, ale niestety wpadłam na złe kółko. Dobra, jeszcze raz. Okej. Możemy już cię atakować. Z buju. No i po tobie. Jakieś ostatnie słowa? Chyba nie. I mamy finish. Czy to już wszystko? Mamy brązowy puchar. Srebrny. I czy będzie złoty? Przekonajmy się. Tak, udało się. Świetnie. I mamy podkręcone wąsy, niczym nasz łowca motyli. Piękne zdjęcie. No niestety nie mamy naszego listka, ale to się nadrobi. Zdobyliśmy też naklejkę i będzie to właśnie ten piorun, który uzupełni nam tą stronę. Odblokował nam się kolejny poziom i kolejna lampa. Okej, więc udajmy się do niej. Co to za rybka pojawiła się teraz? Okej, tajemnicze. Kolejne. I zobaczcie, mamy kwiatka, który doprowadzi nas do kolejnego świata. Ale uzupełnimy to sobie, jak właśnie tu dojdziemy do tego poziomu towarzyskiego. Żeby na razie po kolei iść. Więc udajmy się teraz do lampy naszej. I zobaczmy. A, to jest to samo, okej. Okay. Myślałam, że jakiś nowy teraz będzie układ. Ale z tego co widzę, to ten sam. Dobra, my już wiemy co mamy robić. Ubiera się u mnie prawdziwy bohater. Nie ma czasu do stracenia. Szybko! Oj, zut alors. No to i tyle. Koniec czasu. Zobaczmy, ile udało nam się zdobyć. 95. Więc jak na nowy układ, to i tak świetnie. Mamy 600. To chodźmy, zobaczmy, może mamy coś jeszcze do kupienia. Witaj, Uzumzuma! Przestań zwlekać i obejrzyj najnowszą kolekcję stylowych strojów i kapitalnych kostiumów. No niestety nie, bo tu jest już za 1100 i 1200, więc nas nie stać. Ewentualnie to tutaj na jakieś dodatki. I myślę, że też będziemy sobie po prostu po kolei
wszystko kupować. Więc wykupmy sobie świetnie te dodatki. Okej, czyli to już mamy. Jeszcze jest coś? Możemy jeszcze zalotny wyczes kupić. No i to będzie na razie wszystko. Bo chodzi mi o to, żeby po prostu wszystkie stroje wykupić. A nie każdy strój ma swój dodatek, więc tych dodatków będzie więcej. A teraz przechodźmy do następnego poziomu. Rafa Chorałowa. Tak brzmi tytuł. A zmieńmy sobie od razu jakiś nowy strój. Niech będzie z tą świeczką. 5000 punktów i 5 kul. Niestety ten poziom jest to poziom muzyczny, o właśnie. Słychać już muzykę, więc musimy sobie ją wyciszyć, bo muzyka zawiera prawa autorskie. Ale dlatego was zachęcam do grania w tą grę, bo wtedy możecie sobie odkryć te poziomy muzyczne, bo są naprawdę prześwietne. Okej, czyli to co jakiś czas nas odbija. Ale wiecie co? Spróbuję się jeszcze cofnąć tutaj i zobaczyć, czy czegoś nie ma tu na początku. O właśnie, bo w poprzednim poziomie tak było. Mamy nowy kostium. Okej, jeszcze tutaj i możemy wchodzić przez nasze małe przejście kartonowe. Mamy razy dwa, aha, i tutaj mamy tańczące ryby. Więc dobra, zbieramy i szybko zdobywamy kolejne punkty. Może zbierzmy sobie jeszcze tutaj. Może jeszcze kilka, o właśnie. Tyle nam w zupełności wystarczy. Jak na sam początek. Kolejne kostiumy. Już dwa. I mamy, a raczej widzimy pierwszą śniącą kulę. Mam nadzieję, że pierwszą. Tak, jest to pierwsza. Jest już u nas na miejscu. Więc z tego się na razie cieszymy. Okej. Fajnie te ryby tańczą. Jeszcze lepiej musi to wyglądać z muzyką. Wydaje mi się, że wszystko. Okej. I mamy kolejne przejście. Rozumiem, tu mamy do skakania i mamy kulę. Tylko, że my nie możemy skakać, bo to skacze automatycznie. Ale na szczęście się udało nawet nie spaść. Okej. I mamy przejście. I rybki przedstawione. I po takich cekinach płyniemy. Gdzie nas zabierzesz, kwiatku? Okej, cofnijmy się od razu. O właśnie, bo mamy kolejną śniącą kulę. Ajajaj, to się szybko zmienia. Ale dobra, tu mamy checkpoint. Więc możemy się zawsze tutaj wrócić. Ona po prostu, o właśnie, dwa razy. Lepiej poczekać. No właśnie, jeszcze chwilę. I teraz. Więc mamy trzecią już kulę. Tu już łatwo, bo nas odbija. Jeszcze tutaj te punkciki zbierzemy. I możemy iść dalej.
Mamy razy dwa, więc postarajmy się szybko to zebrać, żeby jak najmniej tych punktów stracić. No i myślę, że idziemy do przodu. Okej, tu mamy dodatki, więc może lepiej je na początek zebrać. O właśnie, bo za to dostaliśmy 1200 punktów aż. Dobra, wskoczmy sobie. A, myślałam, że przeskoczymy na środek, ale okej. Mieliśmy nadmiar punktów. Więc nie powinno to dla nas stanowić problemu. Ja sobie tylko zerknę ile... Aha, musimy mieć 5000. Dobra. Mam nadzieję, że nam starczy. Bo mamy już prawie 4000. Okej, mamy przejście z prawej, mamy przejście z lewej, ale na razie się udam raczej tu. Właśnie, bo mamy kolejną śniącą kulę. I zeskakujemy, teraz się udało. Już przedostatnia. Tam już chyba nic nie ma, więc idziemy dalej. Ła. Żeby sobie dobrze, no właśnie, wycelować, bo to szybko odbija. Ha, jesteśmy tu na początku. Dobra. Wskakujemy. Okej, nawet bez odbicia się udało i mamy część kuli. Dobra. Aha. Czyli nie możemy wskoczyć na odbijające, ponieważ odbije nas to właśnie na te kolce. Udało się. Kolejny raz i mamy piątą, więc świetnie, ostatnią już. I wchodzimy do przejścia. Mamy kolejne kolce. A, jeszcze ryba nas goni, ojeju. Mam nadzieję, że zdążymy. A, wybiło nas akurat na kolce, ale dobra, mamy jeszcze punkciki i wchodzimy. Gdzie nas ta rura poprowadzi? Czyżby to finisz? Jeszcze nie, może się uda jeszcze nadrobić tą stratę, bo z finiszu dostaniemy 200. A mamy mieć 5000, tak? 5000, dobrze mówię, ok. Czyli jeszcze troszkę punktów. Ok, tu już sami się odbijamy. Czyli raz, dwa. Raz, dwa. Jesteśmy na górze. Jeżeli teraz nie zginiemy, to powinno się z punktami udać. Więc pozwólcie, że ja się skupię, bo dość dużo się tutaj dzieje. Tym bardziej, że jeszcze automatycznie nas wybija. Więc dobra, dajcie mi sekundkę i postaram się szybko to i bezpiecznie przejść. Okej, udało się na razie. Mamy nowy element kostiumu i mamy kwiatka. Oby nas zabrał już na finisz. Bo mamy wystarczająco punktów. No i tak, udało się, świetnie. Poziom ukończony. Mamy elementy nowe i poziom się odblokował. Rokowy potwór gitary dostaliśmy, ale świetnie. Jeszcze zdjęcie. Pięknie.
Sek by już grał, widzieliście to? Czyli złoty puchar jest z nami, tak jak te 5000 kul. Okej, mamy naklejkę takiej ryby z wąsami siwymi. Kolejne poziomy. I w tym poziomie następnym będzie się znajdować próba, próba włóczkowych rycerzy. I odblokował się nam kolejny poziom. Jest to ucieczka z rowu oceanicznego, czyli tam, gdzie będziemy musieli na czas to przechodzić. Więc ja myślę, że będziemy już się żegnać. Mam nadzieję, że film wam się spodobał, że będziecie chcieli poznawać kolejne przygody naszego włóczkowego szmaciaka. No i co? Do zobaczenia jutro. Pa, pa!